Proszę Państwa, co my tu mamy? Jako że dostałem potężne zamówienie na pyłek 250 kg, to proszę Państwa, no trzeba to jakoś usprawnić, te moje zbieractwo, nie? Pszczółki poszukują i przynoszą, a ja zbieram, to pszczółki nie zbierają. Biedne stworzenia. No ale cóż, taki świat, no. Nie chciały być człowiekiem, to niech harują teraz, nie? O, wszystko jest. Suma 93 zł. Na szczęście, jak to się mówi? Kurwa mać, na szczęście mnie stać. O. No i mamy... O! Pęknięty jeden. Do naprawy. Nie chce mi się reklamować. Bo to pocztą było wysłane i co? Da się to naprawić. Na szczęście koszyk. W sumie cokolwiek by tutaj nie pękło, to do naprawy, nie? Tak to jest. Paczkomatami najlepiej wysyłać, kurde. Nie wiem, po co oni kurierem wysyłają. Znaczy kurierem, pocztą w ogóle. Poczta to jest najgorszy wybór, jaki istnieje. Poczta Polska. Proszę Państwa, paczkomaty. To jest najlepsze rozwiązanie. Mówię to jako wysyłający paczki. Zdarzało się, że 80 jajek wysyłałem i dochodziło. 60 dochodziło. A, bywało też, że były popękane, no ale wiecie, jajko to nie kawał plastiku, no, żeby... Taki twardy plastik nie dotarł, a nie widać po kartonie, żeby to było. Chociaż tutaj strzał był, ale to z drugiej strony. A to tutaj było pęknięte, więc... No, źle zapakowane. Skąd to przyszło? No zobaczcie, to by tylko folia z wierzchu była. Dookoła mogli to obwinąć, czymś inaczej to spakować troszkę, nie? Od kogo to przyszło? Apitek Jerzy Rugała. Tak więc no, obyście się poprawili. Żałujecie jakiejś folii czy kartonu, wypełniaczy. Na szczęście trafiło na fachowca, który to naprawi. Ty, ja mam klej na gorąco. Się ogarnie. Klejem na gorąco, nigdy nie używałem. Pora się nauczyć. Ale zepsuliście mi, kurde, moje plany. Powinniście teraz odszkodowanie mi płacić, bo miałem iść pomidory sadzić, a będę, kurde, kleił. Będę, kurde, kleił. 5, z tym poławiaczem, co nie pasował, wziąłem dziurki, wykręciłem tam o 0,2 mm powiększyłem i opaliłem, nie, żeby nie było ostrych krawędzi, i przy kolejnych jakichś tam łowach będziemy testować, nie? Okej. Dzięki Wojciechu za ten zestaw wierteł, dzięki tobie Luksik. Nie miałem problemu, żeby szybko właśnie ten poławiacz naprawić. A teraz naprawiamy nowy poławiacz. No niestety. Niestety tak to jest. Ale to też ryzyko wysyłki, no wiecie. No. Drugi raz bym taką paczkę dostał, bym mogła przyjść cała. No ale przede wszystkim paczkomat. Nigdy, kurde, tej poczty polskiej nie używać. Ludzie. Nie dość, że są drożsi, znaczy nie wiem, jakie firmy układy ma, no ale... Paczkomat to jest najprostsza wysyłka i najszybsza, najtańsza. Przynajmniej jak dla mnie. Dobra, gdzie ten klej? Na gorąco. Kiedyś od kogoś dostałem i teraz właśnie przyszła pora, kiedy go użyję. Co? Nie, to lutownica. Tak? Tak. O, jest.
Chuj, Madełko, co ono tutaj robi? Przecież to trzeba gdzieś w miejscu, gdzie będzie przydatne. Gdzieś był, o! To DeWalt, to nie byle sprzęt, kurczę, człowieku. O, a wtyczka jakaś afrykańska. Jak to dostosować kabelkami? Wtyczkę trzeba przerobić. O, widzicie, nówka sztuka nieużywane. Także dzisiaj będzie akcja zmajsterkowania, proszę Państwa. Się nie czaimy, się nie bój. Twoi rodzice też się bali, zobacz, przyszedłeś na świat. Afrykańska wtyczka, dobra. Cyk. Na szczęście wtyczek u mnie jest dostatek. Nożyków tylko wiecznie braknie, brakuje. No kurde, rozbili mi cały dzień tą wysyłką. Taśmą by lepiej by było. Zawsze sobie robotę znajdziesz, nie? Bez sensu. Proszę Państwa, motywację tracę do nagrywania. Dużo na głowie jest. Także przekonajcie mnie, że Wam zależy, żeby produkcje powstawały. Jakoś... Ja tu parę osób widzę, że mnie oglądają. Znaczy mnie... Farmę, zwierzaki, ja siebie nie pokazuję. Jestem za brzydki, żeby w internetach gdzieś się pokazywać. Nagminnie. Ja przemawiam i pokazuję. Ja z moim kontentem idzie wiedza. Szeroko pojęta. Ty może kość normalnie wziąć, co? Nie, że zapłacił, to jeszcze godzinę, kurde, czasu będzie marnował. Niby wygoda, nie? Że sobie, wiecie, zamawiasz przez internet. To też trochę czasu kosztuje. Musisz obejrzeć, musisz się zdecydować. Wiesz. Później trzeba być w domu, bo ci listonosz przyjedzie, bo paczkomat nie używają. No jakoś nie zauważyłem, kurde. Miał być kurier. Kurier już lepsza opcja. Byle nie Poczta Polska. Teraz ciekawe, jak to w ogóle działa. Nigdy nie robiłem. A te całe są w ogóle całe. Dobra. Może nie wybuchnie. Coś skwierczy. Miejsca nie masz. Nie idzie. Co jest, kurde? To ledwo ciepłe. Może się długo nagrzewa. Ty, to chyba nie działa. Kto to mi wysłał? Zepsuty ten... pistolet. Ze Stanów, to od Stanisława. Stasiu, co ty mi kurde wysłałeś? To nie działa. Może z Wara było? Nie, no tak. Nie grzeje. Dobra, to kodamy na kabelki, zobaczymy. To chyba jest ze Stanów zepsuty ten pistolet, kurde, wysyłać. O, co innego, kurczę, od Marii. Pozdrawiam, Mariu, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Za trampersy dziękuję, chyba z rok dobry przeleżały. Aż w końcu dostały swoją szansę. Ja to czuję, że będzie sukces dzięki nim. Te trampersy zaprowadzą mnie do sukcesu, prosto do sukcesu. O, co innego ten sprzęt, kurde. Od nowości już nie służy. Nie grzeje. Prąd jest. Także... dobry sprzęt. To co, wracamy do metody taśmowej chyba.
Chociaż nie, jakiś kropelkę czy coś w tym stylu. Więc się skleiło, nie? Ale zaraz, momencik. Nie wiem, czy to nie jest do spawania właśnie plastiku, nie? Tylko też jakaś... Ty, a to nie będzie... Nie, chyba będzie po 220 pójdzie, co? Kurde. To zasilacz przecież jest. A to nie miało zasilacz, to miało wtyczkę tylko. Może spaliłem? Nie, raczej. Dobra, tu trzeba kabelkami zadziałać. Marnujesz czas, marnujesz życie. Na zdety. Normalny miliarder to by wziął i zamówił kolejne. Ty się czaisz. Na co ty te pieniądze trzymasz? Dobra, kurde, kręć pan. Też pewnie spalone. Skąd ty, Stasiu, to wszystko wziąłeś? Pamiętam, te borówki to chyba były. Uschnięte badyle. Sprzęty popalone. Ktoś cię tam nieźle, kurczę, robi. O, już, kurde, poszła jakaś zwara chyba. Nie. Lampka się świeci. Okej. To nawet byłoby lepsze. No, się nagrzewa powoli. A to może zwykła lutownica jest. Zobacz, jak ja to zrobię umiejętnie. Już się spaliło? Zobacz, albo się wyłączyło automatycznie, albo się spaliło. Akurat na koniec roboty. Może ten amerykański sprzęt wyczuwa, kiedy koniec pracy. I sam się wyłącza. Ja myślę, że się spalił. Dobrze, chociaż jedną robotę zrobił. Na jakiś moment. No, się raczej spaliło. Ale się trzyma. To raczej lampka nie powinna się wyłączyć. No. Się spalił. Weller. Także no. Bardzo dobre sprzęty, kurde, ze Stanów. Nie ma co. O, kolejny śmietnik. Pum,